10. Jedziemy! Jedziemy! Tylko dzwona nie wypierdol, bo nas nie zeskrobią. Czas na szybką selekcję sprzętu, na wyjazd. Główna kamera SJ-CAM na gimbalu SJ-CAM 6. Karta 128 giga. Plusem tego jest, że przy 50, przy 60 klatkach mamy 15 godzin nagrywania. Przy 30, przy 25 20 godzin materiału na karcie. Dodatkowo 12 godzin pracy gimbala. Dodatkową kamerą będzie GoPro 7. GoPro 7 będzie używane na szybkich ujęciach. Niestety gimbal jest zbyt powolny. Minusem GoPro 7 jest przy karcie 128 godzin, tylko 5 godzin materiału. No ale jakoś damy radę. Będzie do hyperlapsów i do timelapsów. Dlaczego GoPro 7, skoro jest SJ-CAM z gimbalem? Jeżeli nie używasz tej kamery do nagrywania sportów typu, nie wiem, decha, narty, motorsport i tym podobne, no to jedynym argumentem za jej posiadaniem jest stojące ponad wszystkim, bo mogę. Standardowo Nikon 3200 z mikrofonem do Nikona, oprócz obiektywu 18x200. Sigma 30 mm ze światłem 1.4 do nocnych ujęć. Nie wiemy, gdzie będziemy, więc może będzie trzeba w nocy wykorzystać ten sprzęt, bo niestety tutaj, jak wiecie z testów, przy nocnym świetle wychodzi słabo. Jeszcze mały make-up. Jeszcze jedna sprawa do powiedzenia. Wszystkie firmy, które
które pokazuje SJK GoPro. Żadna firma mi nie płaci, to pokazuje tylko sprzęt, którego ja używam. Jeszcze zerowanie licznika. I można ruszać. Pierwszy parking. Myto na Słowacji z Wardoniu. Miejsce zakupu winiet. My posługujemy się e-znamką, aplikacja e-znamka. Kupujecie winiety online. 2 minuty i już jest na waszym smartfonie. Czas ruszać na Budapeszt. Miejscowi czekają na przejazd kolumny amerykańskiej aut ze zlotu. A my odpoczywamy. Pochwalimy się osiągnięciami naszymi z kantoru. Nowa wiedza. Winiety na madziarsko nie kupicie za euro. Tylko forinty. 10 dni, czyli po 1000 forint. A wymienić pieniądze możecie na Słowacji, nie na Węgrzech. Po stronie węgierskiej nie ma kantoru i bank tak samo nie wymienia. Przy temperaturach prawie 40 stopni i przy ciągłej jeździe na autostradzie tak to wygląda.
Aha. Nie ma klimatyzacji. Nie wiem. Dwa łóżka. Dwie noce, 85 euro. Czas odwiedzić węgierskiego Aldika. Wiesz, jak pysznie zakokała z takim mężczyzn troszkę. O, jak ładnie. To się tam pewnie po 400. Ja ho podziwiał to. Mała pauza. Odpoczynkowa. Jeszcze raz, jak się prezentuje motel. Dobra, i czas na kolacyjkę.